Nie ma czasu na odpoczynek, bo gramy co 3 dni, także musimy szybko zapomnieć o tym, co się stało w Kędzierzynie. Jakby seria dalej trwa, mecz dalej, jakby można wygrać tą rywalizację, także nie zwieszamy głów. Jesteśmy zmotywowani i chcemy wygrać, żeby wyrównać stan rywalizacji, jechać na kolejne mecze i do Kędzierzyna, i tutaj do nas. I zobaczymy, mam nadzieję, że będzie dobrze. Dzisiaj zobaczyliśmy wideo, jakie błędy też popełniliśmy, bo tak naprawdę brakowało 2-3 punktów, żeby te sety tam powygrywać. No i myślę, że szybko wyciągnęliśmy wnioski i wyciągniemy je na meczu i poprawimy te elementy, które nie działały dobrze. Myślę, że mecz na pewno stał na wysokim poziomie. Tak naprawdę było bardzo dużo ciężkich wymian, bardzo fajnych, ciekawych akcji, także mam nadzieję, że następnym razem wykorzystamy je na naszą jakby korzyść. Ale tak, no zobaczymy co będzie. Tak naprawdę my jesteśmy gotowi na ten mecz tutaj jutro, no i będziemy robić wszystko, żeby go wygrać. No tak, Zaksa nam nie leży w tym sezonie niestety, ale rok temu było tak samo. Całą ligę, cały puchar przegrywaliśmy z nimi, ale koniec końców udało nam się z nimi wygrać. A co musimy zrobić? Myślę, że ogólnie całą naszą grę musimy poprawić, szczególnie na zagrywce, bo w Kędzierzynie popełniliśmy bardzo dużo błędów, bodajże 19, w 3 setach to jest bardzo dużo. Myślę, że jeśli poprawimy zagrywkę i dołożymy trochę więcej punktów w kontrataku, także myślę, że będzie dobrze. Atut własnej hali, własnych jakby kibiców jest na pewno na plus, ale myślę, że wszyscy musimy wyjść z wolą jakby walki, z serduchem, pokazać wszyscy to, co mamy najlepszego i dzięki jakby też pomocy kibicom no, wygrać to spotkanie. Liczymy też na nich, my staramy się zrobić i grać jak najlepiej, także miejmy nadzieję, że zawitają tutaj licznie, zapełnią halę i będziemy się cieszyć ze zwycięstwa. Zapraszam wszystkich kibiców do oglądania. Sobota, godzina 14:45, Polsat Sport. Pozdrawiam.